Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Antoni Romankiewicz. Szanowny Panie Stanisławie, czy zgadza się Pan z postawioną przez Janusza Korwin-Mikkego tezą o zbliżającym się wielkimi krokami pełnym uruchomieniu państwa związkowego Białorusi i Rosji? Zbir, na ile według Pana jest prawdopodobne, że do takiego państwa związkowego dołączą również Noworosja, Naddniestrze, Abchazja, Osetia Południowa, Armenia, także Tadżykistan, Kirgistan i być może Azerbejdżan z Kazachstanem, realizując w ten sposób stary projekt Gorbaczowa, znany pod nazwami Związku Suwerennych Republik Radzieckich i Nowy Traktat Związkowy. Pozdrawiam serdecznie z Krakowa. No to już, jeśli chodzi o Białoruś, to niewielkimi krokami się zbliża, tylko właśnie 8 listopada to się stało, to już jest fakt dokonany. Jak długo to się utrzyma, czy Łukaszenka nie będzie próbował się, że tak powiem, wyśliznąć z ramion zimnego ruskiego czekisty Putina, no to się okaże w najbliższej przyszłości, czy w dalszej przyszłości. Inna rzecz, że on jest teraz w 100% od Putina zależny, więc bardzo trudno będzie mu się tu wymigiwać, a Rosja ma uchwyt buldoży, także raczej Aleksander Łukaszenka już w tych objęciach na jakiś czas przynajmniej pozostanie. Co do tych innych, Noworosja właśnie wydaje mi się, że Rosja nie bardzo chce uniknąć na razie takiej ostentacji, żeby tam Naddniestrze, żeby Noworosja, Abchazja i tak dalej, dlatego ze względu na strategiczne partnerstwo z Niemcami, żeby nie wywoływać niepotrzebnych napięć. Ona i tak tam kontroluje te wszystkie obszary, więc formalnie tylko właściwie z żadnej korzyści by nie mieli, a politycznie by stracili. Przypominam, jak się tam w okręgu donieckim i ługańskim odbyły wybory nowych władz, to co Moskwa, jak Moskwa zareagowała? W taki sposób, że przyjęła do wiadomości, że się te wybory tam odbyły, więc ani tak, ani nie, przyjęła do wiadomości. No to przyjąć do wiadomości to jeszcze nie znaczy, że się w ogóle nawet uznaje takie władze. No i myślę, że w ten sposób Rosjanie będą postępowali. Celem zimnego ruskiego czekisty Putina jest w miarę możliwości odbudowanie Związku Sowieckiego. No całego to może nie, bo na przykład Republiki Bałtyckie należą do NATO, to by było trudniejsze. Natomiast no, Ukraina to już jest, rozbiór Ukrainy stał się faktem. W dodatku jeszcze prezydent Joe Biden dwukrotnie rozmawiał w czerwcu i w lipcu z Putinem, prawdopodobnie w takim celu, żeby się dowiedzieć, ile by Rosja zażądała za ogłoszenie neutralności w momencie, kiedy Stany Zjednoczone będą przystępowały do ostatecznego rozwiązania kwestii chińskiej. No to wtedy wszystkie takie, nie, może nie wszystkie, bo tam myślę, że Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan to raczej nie, ale to Ukraina by mogła tutaj wchodzić w grę, a w każdym razie międzynarodowe uznanie rozbioru Ukrainy. Ale powiadam, sytuacja jest rozwojowa i dlatego warto obserwować bieg wypadków. Pan Konrad Czernek. Panie Stanisławie, kiedy wróci kącik poezji i kiedy prognozuje Pan koniec tego cyrku przy wschodniej granicy, a przede wszystkim trochę spóźnione, ale wszystkiego najlepszego z okazji 74. urodzin. Oby Pan żył jak najdłużej w dobrym zdrowiu i kondycji i najważniejsze, żeby poczucie humoru nigdy Pana nie opuściło. Z Bogiem. No dziękuję bardzo za te życzenia. Rzeczywiście pogodne usposobienie chyba jest najważniejsze, zwłaszcza w moim wieku. A jeśli chodzi o kącik poezji, no to właśnie wrócić zaraz, bo będę na życzenie zresztą tutaj słuchaczy i widzów
przedstawię w całości nieśmiertelny poemat Janusza Szpotańskiego w cyklu właśnie poezji Nikt nie zi. Nieśmiertelny poemat Janusza Szpotańskiego Caryca i zwierciadło. A co do cyrku przy wschodniej granicy, no to sytuacja jest raczej rozwojowa. Sytuacja jest raczej rozwojowa. W moim przekonaniu w tej chwili ze strony rosyjskiej prowadzona jest operacja takiego rozpoznania walką. Stopień determinacji Polski w obronie swojego terytorium, no i stopień determinacji sojuszników w obronie Polski. Jak na razie to ten test i dla nas, i dla sojuszników nie wypadł dobrze. Mr. C. Witam, panie Stanisławie. Załóżmy hipotetycznie, że Konfederacja wygrywa wybory z większością mogącą zmienić konstytucję. Jak pan sobie wyobraża sytuację gospodarczą po takim zwycięstwie? Jak wolnorynkowa Polska będzie sobie radziła otoczona krajami, w których keynesizm ma się w najlepsze? No, myślę, że Polska pod warunkiem odblokowania narodowego potencjału gospodarczego, Polska jakoś by sobie poradziła. To problemem nie jest to, że tutaj zasady gospodarki wolnorynkowej są mniej skuteczne czy mniej korzystne od takiego etatyzmu, keynesizmu, tylko że być może, że inne państwa by podjęły wojnę gospodarczą z Polską. To jest tak, dlatego że zgodnie z niemieckim projektem Mitteleuropa Polska nie powinna mieć gospodarki prężnej, bo gospodarka polska ma być uzupełniająca gospodarkę niemiecką i peryferyjna. Pan Tommy King. Dzień dobry, panie Stanisławie. Co pan sądzi o tak zwanej przepowiedni Korwina, czyli o jego słowach wypowiedzianych w telewizji? Zobaczycie, co się stanie 8 listopada. Czy Korwin posiadał jakąś tajną wiedzę, którą nabył na przykład na tajnych spotkaniach posłów, na które wchodzi się bez telefonów komórkowych, a może ktoś z bardziej wtajemniczonych posłów tworzących rząd podzielił się z nim tą tajną informacją? Jest też trzecia możliwość, mianowicie, że Korwin jest ruskim agentem. Co pan o tym wszystkim sądzi? No, sądzę, że żadna z tych trzech możliwości nie jest prawdziwa, nie jest trafna, dlatego że Korwin wyjaśnił, skąd on to, dlaczego ten 8 listopada. Otóż 8 listopada miało być i zostało podpisane odpowiednie porozumienie Białorusi z Rosją, obejmujące tam 28 różnych projektów, których skutkiem jest całkowite podporządkowanie gospodarki białoruskiej Rosji. No i to było publikowane w gazetach, tyle tylko, że nie w naszych, bo w naszych gazetach, z naszych mediów, czy z telewizji zwłaszcza, to już niczego nie można się dowiedzieć, bo tam się odbywają tylko walki kogutów, no ale to tylko wiadomo, kto tam jak jazgocze jeden na drugiego, przekrzykują się nawzajem. Nic z tego nie wynika, żadnej informacji, dlatego no, ja też czasami oglądam rosyjską telewizję, bo tam się można dowiedzieć. To nie chodzi o to, żeby się poddawać tamtejszej propagandzie, tylko żeby się dowiedzieć czegoś, co się na świecie dzieje, bo od naszych tutaj funkcjonariuszy propaganda Abteilung to już jest to niemożliwe. Wędkarski Kowalski. Szanowny panie Stanisławie, odnośnie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej mam taką tezę. Jest to kryzys wywołany pewnie w kilku celach. Najważniejszy jednak to taki, że gdy kryzys będzie się nasilał i będzie już nie do opanowania, rząd dobrej zmiany opuści ręce i poprosi o pomoc Unii Europejskiej. Ta oczywiście nie ma jak nam pomóc, ale wpadnie na świetny pomysł, żeby powołać armię europejską, o której już dawno wspominał nasz uwielbiony prezes kraju. Co szanowny pan myśli o takiej ewentualności? Pozdrawiam serdecznie i dużo zdrowia. No to jest możliwe.
to jest możliwe. Na razie Unia Europejska rzeczywiście nawet specjalnie nam nie stręczy tego, ale tu nasi Volksdeutsche, to tam teraz to już może mniej, ale przedtem to strasznie tam się nasładzali, żeby tutaj Polska wezwała na pomoc Frontex. Frontex to jest taka agencja, która teoretycznie ma chronić granice zewnętrzne Unii Europejskiej, a więc w tym przypadku wschodnią granicę Polski też. No ale Frontex to są urzędasy takie. Kiedy było apogeum kryzysu migracyjnego w 2015 roku, to Frontex był w ogóle niewidoczny. A wtedy taka pełniąca obowiązki ministra spraw zagranicznych Unii Europejskiej, taka włoska komunistka Federica Mogherini, to się rozbeczała po prostu. Wiele się od tamtej strony spodziewać nie można. Pan Patryk H. Dzień dobry, panie Stanisławie. Jak można wykorzystać w dyplomacji z Unią Europejską napiętą sytuację delikatnie mówiąc o naszej granicy? Jak powinna zachować się nasza dyplomacja? A z innej beczki, czy nie odnosi pan wrażenia, że partie głównego ścieku wykorzystują tą trudną sytuację do przykrycia problemów jak zwykle? No, myślę, że to drugie to jest mało prawdopodobne, dlatego że te problemy, które trzeba by przykrywać w postaci inflacji, to one się nie dadzą przykryć, bo to ludzie, wystarczy, że ktoś pojedzie na stację benzynową i już tu żadne dramatyczne opisy sytuacji na wschodniej granicy mu tego obrazu nie zmienią. Natomiast co do dyplomacji, no nasza dyplomacja w momencie, kiedy się ten kryzys rozpoczął, a on już się dosyć długo, dawno temu rozpoczął, nasza dyplomacja powinna, po pierwsze, nasz wywiad, jeśli jest w ogóle cokolwiek wart, to powinien wiedzieć, że taka operacja jest planowana. I wtedy nasza dyplomacja powinna przeprowadzić takie rozeznanie, jak nasi sojusznicy i z NATO, i z Unii Europejskiej zareagowaliby na przykład na ewentualne użycie broni przez polskie siły zbrojne, żeby nie dopuścić do eskalacji tego konfliktu, tylko żeby go zdusić w zarodku. No bo nie sądzę, żeby Putin Łukaszence pozwolił na wywołanie III wojny światowej tylko dlatego, że poczuł się dotknięty tą zabawą w mocarstwowość z panią Swietłaną Cichanouską. Myślę, że tak. I to polska dyplomacja powinna to załatwić. Powinna po pierwsze zdobyć takie rozeznanie, a po drugie przekonać tych naszych sojuszników, żeby żeby Polskę poparli. Bo tam broni i amunicji to my trochę mamy i byśmy sobie poradzili bez żadnych tam Frontexów, bez żadnych nic. Tyle tylko, że żeby uniknąć jakiegoś takiego zbyt głośnego klangoru przeciwko Polsce, a żeby uniknąć zbyt głośnego klangoru, to trzeba było zawczasu wynająć takich klangorowców, żeby oni podnosili klangor, ale po naszej stronie, a nie przeciwko nam. No i tyle. Anna Purna, wspierająca kanał. Dziękuję bardzo za wspieranie kanału. Drogi panie Stanisławie, obserwuję z Francji rozwój sytuacji w Polsce i kojarzy mi się to ze zbierającymi się chmurami burzowymi. Nie wygląda to dobrze. Sojuszników wielu nie mamy. USRA nas opuściło. Unia to niemiecki koszmar, a jeszcze te kwiatki na granicy. Na pochyłe drzewo i tak dalej. Jest niedobrze, czy to złudzenie optyczne? No jest niedobrze, niestety. No, intuicję ma pani bardzo trafną. Czarne chmury się zbierają nad Polską.
nie tylko Łukaszenka prowadzi, czy Putin prowadzi rękoma Aleksandra Łukaszenki wojnę hybrydową przeciwko Polsce, ale Niemcy też prowadzą taką wojnę hybrydową, tylko pod pretekstem praworządności, wykorzystując w tym celu instytucje Unii Europejskiej. Więc Polska prowadzi wojnę hybrydową i to w dodatku na dwa fronty. No to dobrze to nie wygląda. I tym melancholijnym spostrzeżeniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu.